Tylko że to nie jest tak, że jak się usiądzie do tego projektu, to jutro będą Państwo mieli kandydatów na planety pozasłoneczne. Tego nie potrafimy zrobić. Potrafimy dostarczyć Państwu dane z kosmicznego teleskopu Termera. Potrafimy dostarczyć Państwu proste narzędzia, które pozwolą Państwu zobaczyć, co w tych danych oznacza kandydat, jak szukać tych danych kandydatów na pozasłoneczne układy planetarne. Ale tych gwiazd nadal jest kilkaset tysięcy. Nie było o społecznościowych projektach naukowych, to znaczy jak można za pomocą internetu przybliżyć naukę, taką naukę z najwyższej półki, projekty naukowe polegające na poszukiwaniu planet pozasłonecznych, no każdemu człowiekowi na Ziemi, który ma tylko łącze internetowe i komputer. I mnie to się wydaje bardzo ciekawe i mam nadzieję, że widowni też się wydało to bardzo ciekawe, bo były 2-3 ciekawe pytania i potem jeszcze słuchacze przychodzili i komentowali, pytali o adresy stron internetowych, także jestem bardzo zadowolony. Otóż na czym polega pomysł? No, grono szaleńców powtykało w tą sawannę kamery, takie, które są wyzwalane ruchem. To znaczy albo drgania pewnie. No i te kamery robią zdjęcia. Po 3 zdjęcia. I trzeba opisać, co na tych zdjęciach widać. O, widać tutaj co na robi, prawda? Przebicie sobie. No dobrze, więc co ona robi? Mówi. Ale nie idzie. No, pierwszy raz tutaj koleżanka zaprosiła mnie, bo od paru miesięcy jestem w Warszawie, no to szukałam coś fajnego, no i jest fajne, interesujące, a można zadać właśnie pytania i bardzo fajnie. Nasz flagowy projekt, polowanie na planety pozasłoneczne, Planet Hunters. I to jest taki projekt, który pomoże Państwu planety pozasłoneczne odkryć. W ogóle, bo mi się podobało, że trochę ma takie źródło, że każdy z nas może uczestniczyć właśnie, że może dać jakby no część własnego jakiegoś, to nie jest własny pomysł, ale część własnej pracy w tym włożyć. I to jest bardzo fajnie. Trochę nawet jak Wikipedia, bo każdy z nas w Wikipedii, no to jest powiększona encyklopedia, no i to każdy też z nas może coś napisać właśnie. No to bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie cały pomysł jest fajny. Nie wiedziałam o tym. Mam nadzieję, że nawet u mnie, bo widziałam, że jest i po polsku, i po angielsku, i po niemiecku. Jestem Włoszką, to mam nadzieję, że nawet we Włoszech to się dowiedzą. To jest naprawdę fajne. Znaczy, popularyzacja nauki to jest działalność różnorodna i w niej jest na pewno miejsce dla pomysłu takiego jak kawiarnia naukowa i to jest bardzo dobry pomysł.